Spółka Dino Polska zaprezentowała wyniki finansowe. Reakcja rynku jak na razie jest negatywna. Papier traci w ciągu pierwszych kwadransów już około 3 czy też ponad 3%. Co to z punktu widzenia technicznego może oznaczać? Gdzie szukać poziomów obrony wsparcia, których przełamanie sygnalizowałoby, że tak naprawdę coś złego się dzieje? Pierwszym poziomem 395, czyli tak naprawdę szczyt styczniowy. Pytanie, czy jest to ważny poziom. Jak na razie został on przełamany z luką, czyli może okazać się, że jest to zły sygnał. Drugi poziom to jest według cen zamknięcia 392,60, ale tak naprawdę kluczowym poziomem obrony wydaje się być szczyt tygodniowy według cen zamknięcia tygodniowych z sierpnia 2022 roku, czyli 382,60. Jak na razie ten poziom dzisiaj jest testowany. No i pytanie, co dalej? Gdzie szukać powiązań? No bo jeżeli pod uwagę weźmiemy głębokość poprzednich fal spadkowych, które okazały się rzeczywiście tylko korektą, to porównując je do bieżącej zniżki, wygląda na to, że jest to także jak na razie forma czystej, lokalnej korekty. Także tutaj można wyrysować kanał wzrostowy, czyli tak naprawdę okolice 370 zł mogą dalej ściągać na południe i nic się jeszcze złego nie dzieje. Może Fibonacci pomoże, jednakże wyznaczenie w ten sposób zniesienia Fibonacciego poziomu obrony dla takiej wzrostowej fali, gdzie ona ma pewne cechy korekty, nie do końca jest poprawne podręcznikowo. Jeżeli pod uwagę weźmiemy długoterminowy kanał wzrostowy, to tak naprawdę bez wyjścia dołem poniżej 330-340 zł nic się złego nie dzieje w średnim, w długim terminie. Nie widać także oznak dystrybucji po wolumenach, dlatego też bieżące cofnięcie jak na razie mieści się w kanonach trendu wzrostowego. Ale pytanie, co może zrobić Dino w przypadku, kiedy pojawia się fake? No bo coś takiego było już grane w sierpniu w tamtym roku, wyjście na nowe szczyty, cofnięcie i dosyć głęboka zniżka. I w tym układzie także tutaj pojawia się układ typu fake, co oznaczałoby, mogłoby oznaczać, że niedźwiedzie próbują celować w 307 zł. No, dlatego też trudno odpowiedzieć na pytanie już teraz, co dalej z Dino, gdzie są te kluczowe poziomy obrony, bo tak naprawdę do zmiany trendu potrzebne jest przebicie 280 zł, czyli aż 100 zł niżej od bieżącego kursu. Dlatego też konkluzja jest na chwilę obecną taka, że dopóki tygodniowa cena zamknięcia wypada nie niżej niż 382,60, dopóty sytuacja techniczna wciąż wskazuje, że jest to jedynie korekta i beki mają zielone światło do kontynuacji hossy.